Witajcie, z tej strony Mega Space Fighter w 14 update'cie. Omówimy sobie w nim kwestie mojej strony internetowej, jak i nadchodzącego filmu Target Earth. No to zaczynajmy, ale od początku. Strona internetowa. Doczekała się nowej odsłony, znacznie lepszej moim zdaniem, poprawionej graficznie i tak dalej. Napiszcie też, co o niej sądzicie. Delikatnie ją również przebudowałem w porównaniu do poprzedniego designu tej strony. Teraz przyciski tam do różnych moich stron, Google+, Flickr, Twitter, YouTube mamy po tej stronie, będą z nami tutaj podążać cały czas podczas przewijania strony. Na górze mamy banner, attention bar. Aktualnie widzicie tutaj, że prace dalej trwają. Jest to prawda, gdyż strona nie została jeszcze dokończona. Brakuje w niej przede wszystkim wersji mobilnej oraz jednej tam zakładki, ale mniejsza z tym. Strona główna. Mamy tutaj fajny banner na powitanie. Fajna sprawa mi się wydaje. Na dole animacja, oczywiście interaktywna, możemy sobie kliknąć. Będę ją podmieniał, te obrazki, podczas wydania nowego filmu i tak dalej. Dlatego też tutaj możecie śledzić wszystkie jakieś moje nowe dokonania, filmy, przeceny w sklepie i tak dalej. No, sklep, teraz widzicie, najeżdżacie na tą ikonę sklep i wyjeżdżam taki pasek, możecie sobie tutaj kliknąć i wybrać produkty, które Was interesują. W tym przypadku teraz wszedłem na stronę Brick Arms. Możemy sobie taką grafikę powiększyć. Wcześniej tego na mojej stronie nie było. Myślę, że naprawdę fajna sprawa, bo warto zobaczyć produkt, który zakupimy wcześniej, jak dokładnie wygląda. Studio. Ciekawe, czy się wczyta. Wczytało się. Filmy, animacje, jakieś informacje podstawowe i tak dalej. Biografia i kontakt. Co ciekawego w kontakcie? Mamy tutaj, tak jak na poprzedniej wersji strony, informacje do mojego maila, Skype'a. No i dodałem również formularz kontaktowy, dzięki któremu będziecie mogli pisać bezpośrednio z mojej strony na mojego maila. Myślę, że to jest znaczne ułatwienie dla Was. Wygodne. Możecie tutaj dodawać również załączniki, różne tam takie. No to tyle mi się wydaje w kwestii strony. Napiszcie, co o niej sądzicie, czy się podoba w porównaniu do starszej jej wersji poprzedniego layoutu. No dobrze, ja w takim razie przenoszę się już teraz na kamerę, by omówić z Wami następną kwestię. Być może pamiętacie mojego Clone Trooper Lieutenant ze źle nadrukowanym hełmem, detalami na hełm, spikselizowanym torsem i paroma tam innymi niedociągnięciami. Jakieś 2 miesiące temu, czyli zaraz po recenzji tej figurki, napisałem reklamację do Lego.com i po około, minęło może 1,5 tygodnia, otrzymałem od nich odpowiedź w postaci nowego polybaga z zupełnie nową figurką. Serwis Lego.com przepraszał za takie zajście. Wiedzą, są świadomi tego, jak musi być to denerwujące, kiedy nasza figurka ma źle nadrukowane detale. Bez problemu otrzymałem drugą na ich koszt, nic nie musiałem płacić. Także bardzo się z tego cieszę, aktualnie jak widzicie mam już 2 takie figurki. No dobrze, ale teraz może poruszymy sprawę Target Earth. Cały czas nad tym filmem pracuję. Aktualnie... Może pamiętacie, że... albo możecie nie pamiętacie tego, bo wam tego nie mówiłem. Ale cały plan filmowy znajdował się na strychu, czyli tam, gdzie znajdowało się moje miasto. Aktualnie, jako że jest zima, na strychu strasznie zrobiło się zimno, postanowiłem przenieść całą makietę do swojego pokoju. I teraz tutaj właśnie znajduje się ten plan filmowy. Oto on. Jest to jeden z większych planów filmowych w całym filmie. Jest to dość naprawdę skomplikowane ujęcie, które teraz będę robił. Przygotowuję się do niego już od 2 dni. Dużo pracy z nim będzie, bo
ujęcie z aparatu, które będzie jakoś tutaj w tą stronę, będę musiał podzielić aż na trzy części, aby sklonować budynki. Potem muszę jeszcze usunąć ten palik, na którym stoi ten statek i jeszcze nałożyć kolejny obiekt, którym jest samolot strzelający do tego myśliwca obcych. No, naprawdę dużo pracy. Ci, którzy tam siedzą w tym temacie głębiej, to pewnie to wiedzą. Ponieważ to ujęcie będzie trwało, myślę, że z 5-6 sekund, szkoda by mi było, abym nie pokazał wam szczegółów tej konstrukcji, bo jest tutaj dość wiele ciekawych detali na tym. Tutaj widzicie jakiś tam park. Wszystko nawiązuje się, bo ten budynek nie jest tutaj z przypadku. Tutaj rozwalony gruz z tego obiektu i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wam go tłumaczył, bo zobaczycie to w sumie w ostatniej części. W gotowym filmie. Mam już tutaj praktycznie wszystko przygotowane. Zaraz praktycznie po tym zakończeniu nagrania tego update'a biorę się za animowanie. Zajmie to mi to pewnie cały dzień, jak nie więcej. Tutaj widzicie, ten budynek składa się tak naprawdę tylko z jednej ściany. Tutaj mamy ten palik i tak dalej. No i tyle. O, właśnie, Grand Emporium. Nie wiem, czy jesteście świadomi. Jakieś pół roku temu zaopatrzyłem się w nie. Jestem bardzo z tego szczęśliwy. Jest to moja pierwsza i jedyna kamienica. Tego na razie posiadam. Naprawdę polecam. W przyszłości mam nadzieję, że uda mi się zdobyć kolejne. Wielu z was ciągle wypytuje mnie, kiedy Target Earth czy inne filmy. Dlatego postanowiłem, że pokażę wam jedno ujęcie, a raczej proces jego powstawania. Będzie to ujęcie, do którego wykorzystam set design, który już wcześniej widzieliście. Jak widzicie, składa się naprawdę z wielu warstw, które trzeba odpowiednio nagrać, w odpowiednim czasie posiedzieć z tymi animacjami, pobawić się kontrastami i innymi rzeczami. To, co tutaj widzicie, jest to edycja dopiero co wizualna, czyli sam obraz. Do tego dochodzi jeszcze dźwięk, który swój czas również zabiera. Na koniec chciałbym was jeszcze zaprosić na mojego Twittera i Flickra, gdzie możecie zobaczyć m.in. zdjęcia z planu Target Earth i wiele, ale to naprawdę wiele innych dodatkowych informacji związanych z moją twórczością.